Witajcie na naszym kanale Fabryka Rowerów. Dzisiaj przedstawiam mega uniwersalny rower Dual Sport 1. Jedynka oznacza, że jest to podstawowa wersja, natomiast Dual Sport, niezależnie od cyfry, czy to będzie dwójka, trójka, będzie się różniła osprzętem. Ten rower, często przychodząc do sklepu, pytacie się, poszukuję roweru uniwersalnego. Chcę jeździć trochę po asfalcie, trochę po szutrze, ale nie chcę kolażówki, nie chcę roweru górskiego, chcę nim dojeżdżać do pracy, a w wakacje chciałbym pojechać na jakąś wakacyjną przygodę. To jest właśnie rower dla Was. Dual Sport generacji 5, jest to wszechstronny rower crossowy, zapewnia mnóstwo frajdy w różnym terenie, ma lekką ramę, wytrzymały napęd i mocne hamulce. Co ciekawe, zastosowano tutaj koła 27,5 cala i opony 27 razy 2,0. Te opony mają po środku slicka, czyli możemy szybko jeździć po gładkiej nawierzchni, natomiast po bokach mamy delikatny bieżnik, więc bez problemu nie boją się one czy to lasów, czy pól. No nie nadają się do jazdy po jakichś głazach, kamieniach, korzeniach czy piachach, bo do tego służy rower górski. Natomiast jest to naprawdę wszechstronny rower i mamy bardzo fajną sylwetkę. Rama jest wykonana z Alfa Gold Aluminium. Na nią jest oczywiście, jak na wszystkie rowery Trek, dożywotnia gwarancja. Widelec jest wykonany tutaj stalowy, na którego też jest dożywotnia gwarancja. On bardziej tłumi drgania, dlatego nie zastosowano tutaj widelca aluminiowego. Wracając do samej ramy. W ramie mamy hak wymienny, czyli jakbyśmy uszkodzili przerzutkę z tyłu, nie musimy wymienić całej ramy, tylko sam hak. Pancerze są prowadzone wewnątrz, jest wzmacniana ta rama i mam naprawdę świetną sylwetkę. Możecie przyjść do nas do sklepu, nawet zachęcamy, żeby przed zakupem jakiegokolwiek roweru go przetestować. Osprzęt, tutaj mamy podstawowy osprzęt Shimano Tourney, tylną przerzutkę mamy Altusa. Natomiast no jest to cała kompletna grupa shimanowska, czyli od korby przez suport, kasetę, łańcuch, manetki. Co do samych hamulcy, to mamy tutaj hamulce mechaniczne Tektro MDU310 i te hamulce, możemy powiedzieć uczciwie, że działają do 70-80 kg wagi. Jeżeli ktoś więcej waży, no to polecamy hamulce hydrauliczne, gdzie nie działamy siłą mięśni, czyli siłą linki, tylko siłą tłoka. Natomiast te hamulce również mogą być dla osoby cięższej, natomiast trzeba mieć tą świadomość, że te hamulce trzeba częściej tą linkę naciągać i sprawdzać. Do Dual Sporta możemy zamontować szereg akcesoriów, takich jak bagażnik, błotniki, nóżkę. Są specjalne, dedykowane i produkty, i otwory, żeby nie naruszać konstrukcji ramy. Tak samo możemy sobie zastosować cały bikepacking, czyli sakwę pod ramę, na ramę, pod siodełko. Także naprawdę jest to rower mega, mega uniwersalny. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do nas, służymy pomocą. Dziękuję.